witam serdecznie wszystkich Państwa, moto przemoc nas, kurwa mać. Witam w kolejnym odcinku Przemoc Nafta. Dzisiaj zajmiemy się tą białą perełeczką. Golfik 6, 2011 rok, czujniki parkowania przódny, piękne auto, wyposażone rewelacyjnie, biały kolor, w modzie. Jak na polskie warunki, całkiem niezła fura, nie ma co gadać. Do miasta idealnie, spalanie naprawdę niewielkie. Tutaj właściciel mówi, że generalnie na trasie 4,5 litra, w mieście 5,5 litra, tak gada. Leci dobrze, dobry egzemplarz, fajnie zadbany, można jeździć, liczy, czuje diesel, niemiecki diesel. Cóż można powiedzieć o niemieckim dieslu? To jest to, nikt nie narzeka, mało pali, dobre. No, auto jest ładne, ale kurwa, patrzę. Kołpaki, będzie można kupić te kołpaki już niedługo na Elixie. Naprawdę, dobra cena, są wypasione. Zimóweczka jest cudowna opona. 1,5 mm. Idealnie. Auto piękne. Ma swoją rzeszę fanów. Ci, co jeżdżą golfami trójkami, marzą o szóstce. Ci, co mają czwórkę, marzą o siódemce. Wiadomo. Dobre auto. Polecamy każdemu. Oczywiście diesel, TPF tutaj nie stwarza problemów. Właściciel jeździ miasto. Kurwa, wam powiem tak. Teraz tak patrzę po chwili, nie? Że jednak powiem wam te kołpaki. O, Gimela. Black White Edition Golf 1.6 TDI. Ameryka zamieć. Teraz to wygląda na tych samych sterowkach. Kołpaki na Elixie. Cztery dychy, oddycha od sztuki. Zapraszamy. Prosimy kierować drużynę. Cóż dalej? No jest ładny, teraz jest piękny. Teraz jest gitara. Proszę. Zarabiamy. Tak zarabiamy. Czwarte łapy. Przejdźmy może do bagażnika. W tym Golfie 1.6 GTI TDI. Cóż tu się zmieści? Tu się zmieści, tak jak widać, torba od siłowni i olej. Bo tak jak już mówiłem, paliwa pali naprawdę niewiele. 5 litrów. Ale oleju pali 7. Dobra, no nie ma co narzekać. Jest nawet tutaj wejście na narty. Jest. Na krótkie, ale jest. Jest dobrze. Coś można wsadzić, nie? Naprawdę można coś wsadzić. Na dwie osoby nad morze jechać na 3 dni. Rewelacyjnie. Wsadzić dwie torby, 4 zgrzewki browarów i jedziemy. Zamykamy. A jest ładny. Jest ładny. Nie, tu są jeszcze kopaki. Tu nie. Z tej strony. Tak. Jak się prezentuje? Pokaż mi, jak się prezentuje. Jest gitara. Niesamowicie wielki, starodawny wyświetlacz. Może być. No jest dobrze, jest Volkswagen, jedziemy. Asystans, zaraz będziemy sprawdzali. 1.6 TDI, GTI, TDI, TDI. Dobrze, nie ma kołpaków, możemy jechać tym białym wypasem na miasto. Nie będzie przypału, że jakieś baby z kołpakami jeżdżą. Białym Golfem, GTI, TDI. Jak już odpala, to jest nasa. Niedobra wiem, nie wiem. Jesteśmy w środku, będziemy sprawdzali asystent parkowania. Zobaczymy. Tak zachwalałem tą niemiecką tutaj precyzję, technologię. Zobaczymy, jedziemy, wdusiliśmy. A on nic, a on tu mamy miejsce na 4 km, nic nie wyszukał. Mamy tutaj drugie, jedziemy dalej. Jezus Maria, zaraz. No, włączamy asystent parkowania, zobaczymy. Powiem szczerze, 55. próba. Włączamy, jedziemy wolno, przejeżdżamy. Tak, wrzucimy bieg wsteczny, jest, wyszukał. Dobrze, pokazuje nam, że mamy wdusić bieg wsteczny. Działa. On teraz będzie sam parkował. A ja sam mogę tu robić takie balety. On sam parkuje. Tej, on sam zaparkuje. Ale powiem wam tak, jazda
roku. No. I wanna take, I wanna... O, co tu się... Kurwa. Dobra. Zaparkował! Ja po... No. Powiem wam tak. 15 minut parkowaliśmy. Zrobilibyśmy to sami. Ale zaparkował. Jest taka siza, że nikt nigdy z tego nie będzie korzystał. Chyba, że ktoś nie umie parkować, a co za tym idzie, nie ma prawa jazdy. Dziękuję, do widzenia. Woo! God damn it! Jedziemy, testujemy teraz przyspieszenie. Dobra. 4, 6, 9, 11, 14, drugi bieg. Jedzie się przyzwoicie. Powiem wam szczerze, że jedzie się naprawdę fajnie. Nie ma co gadać. Pasy. Panie kochany, panie kochany. Panie mandaty przyjdą do chaty. A teraz będą, teraz będą. Nie ma pieniędzy, trzeba na mandatach zarobić, jak rozdawali. Dobrze się jedzie, więc powiem tak. Asystent parkowania, żenada. Żenada taka, że srać się chce. Proszę. Bo piesi mają pierwszeństwo. A my preferujemy bezpieczną jazdę. Jedzie się przyjemnie, to nie jest auto wyścigowe, nie będziemy tu sprawdzali jakichś przyspieszeń gówien. Jedzie, skręca. Woo! Woo! Trzeci bieg. Klasa. Sprzęgło trochę odbija, aż dostałem po girach, ale nie ma tragedii. Fajnie się jedzie, fajnie się jedzie. Polecamy jednak każdemu takie auto. To se Golfa. Kto nie chce, to nikt nie kupuje. Proste. Hamulce? Brzytwa. Brzytwa. Zawracamy. Sprzęcik jak gra. Jakbym był na koncercie. Super. Fajne auto. Trochę kurwa nudne w środku. No ale Golf, no Golf. Ale jest dobre, no jest dobre. Na polskie warunki jest dobre. No co, no co, no co. No jest dobre. Żegnamy się dzisiaj z państwem. Dajcie suba, wpłacajcie siano. Najlepiej teraz, od razu, szybko. Bo widzicie sami, jak te odcinki szybko powstają i szybko znikają. Jeździ się dobrze, jeździ się dobrze. Golfik brat. Nowszy. Siostrzyczka nowsza. Też byśmy takiego chcieli. Ale niestety. Nie za te wejmy. Jestem, najeździłem się i powiem tak. 1.6. Marzenie wszystkich 55-letnich starszych panów. Naprawdę. Trochę jedzie, trochę nie jedzie, ale pali mało. 5 beny, 7 oleju. Przepiękne auto. Kończymy ten odcinek tym cudownym akcentem. Prawie LEDowe lampy z tyłu, bo prawie, bo nie ma LEDów. Golf. Jest czysty, właściciel postarał się do tego odcinku, wypucował maszynę jak talala. Co dalej? Widzimy się w następnym odcinku. Ciao.